Nowoczesna jest partią dobrze zorganizowanych ludzi, ambitnych, którzy bardzo dużo mają chęci do działania. Dalej, dla Nowoczesnej głos obywateli, nie tylko członków sympatyków Nowoczesnej, ale zwykłych obywateli się bardzo liczy, co... Ja tylko przypomnę jedną rzecz. Zakłady w Świdniku sprzedała Platforma Obywatelska, a zakłady w Mielcu sprzedał rząd PiS-u za 66 milionów złotych w 2007 roku. Więc panowie z PiS-u, którzy teraz lobbują dla nowego właściciela, powinni pomyśleć, co z tym zrobić. Pomysłów jest kilka. Można spróbować po prostu odkupić te zakłady, bo jeżeli państwo chce produkować własne zakłady dla własnej armii, to być może trzeba być właścicielem tych zakładów, a nie prosić się o łaskę. Moja kandydatura będzie zapewniała spokojny, równy, ale i szybki rozwój tutaj naszego regionu. Nie obiecuję rzeczy nierealnych, bo takich nie mogę obiecywać, ponieważ nie mógłbym stanąć przed państwem za parę lat i popatrzeć państwu prosto w oczy. Chciałbym to, co obiecuję, realizować. Chciałbym także, by Polska, Polacy, mieszkańcy Podkarpacia rozwijali się tutaj, w naszym kraju. Pracuję, ponieważ jak każdy z nas chce zmian. Chcę realizować te zmiany, żeby można było zmienić Polskę na lepszą, to w parlamencie muszą być właściwe osoby. Jestem młody, pełen energii, pomysłów i zapału do działania. Osoby, które mnie znają, wiedzą o tym, że podczas realizacji zadań jestem zorganizowany i bardzo konsekwentny, co przekłada się na osiągane wyniki. Po prostu jestem skuteczny i właśnie tak nie powinien być polityk. Żeby Sejm moim udziałem tworzył prawo pod istniejące, ale przede wszystkim pod przyszłe pokolenie. By przewidział zaspokojenie ich potrzeb, ambicji, marzeń, systemu wartości. Dzisiejsze władze trudno się dopatrzyć wizji, działań i nowych pomysłów uwzględniających elementarne potrzeby nowych pokoleń. Dodanie do Sejmu to może wielki zaszczyt, ale i ogromna odpowiedzialność. I podchodzę do tego z wielką pokorą, bo rzeczywiście odpowiadam przed wyborcami za to, co będę w przyszłości robił. Będąc radnym sejmiku Wysokokarpackiego już drugą kadencję, zawsze starałem się tą funkcję i ten obowiązek spełniać naprawdę rzetelnie. Poznałem przez pracę w samorządzie, bo tak jak powiedziałem, przez pracę w samorządzie gminnym, później przez dwie kadencje w samorządzie powiatowym, dzisiaj przez drugą kadencję w samorządzie województwa, poznałem doskonale cały samorząd. To cała Polska patrzy, czeka na zmian. Szanowni Państwo, taka jest prawda. Ja nie idę do polityki, dla biznesu. Ja nie jestem wysłannikiem pana Ortyna, jak tu ktoś z Państwa z kolegów powiedział, z panów, przepraszam do nikolego. Ja jestem człowiekiem, który 20 parę lat prowadził firmę. Wiem, jak żyć, jak trzeba się rozwijać. Wiem, jak się pracuje na pieniądze. I wiem również, jak się ich wydaje. Nie można wydawać pieniędzy, których nie mamy. Ja dziś powiecie pokazałem. Robimy inwestycje, inwestujemy, szkoły utrzymujemy, budujemy boiska, budujemy chodniki i mamy pieniądze. Tak, szanowni państwo, mnie to dobry gospodarz. Jeżeli tak